Cześć, witam Was serdecznie. Pewnie zauważyliście, że kiedy recenzuję książki, bardzo często mówię o nich, że są schematyczne, że są przewidywalne, że niczym mnie nie zaskoczyły. To jest problem dotyczący głównie literatury młodzieżowej, dotyczący książek typu Young Adult czy New Adult, dlatego pomyślałam, że w dzisiejszym filmie opowiem Wam o 5 takich motywach, których w tej literaturze mam już serdecznie dość. Dzisiaj skupię się generalnie na obyczajówkach młodzieżowych, ale oczywiście tych przykładów można mnożyć i w innych gatunkach. Dlatego jeśli chcecie, żeby pojawiło się takie zestawienie dotyczące fantastyki, dotyczące kryminałów, albo dotyczące na przykład obyczajówek, ale takich bardziej dorosłych, to oczywiście mi o tym napiszcie w komentarzach. Dzisiaj zajmę się książkami określanymi jako Young Adult, New Adult, czyli generalnie obyczajówkami dla młodzieży, ale żeby nie było tak, że będę tylko krytykować i będę opowiadać Wam o schematach, których nie lubię, pomyślałam też, przygotowując tą listę, o książkach, które nie wpasowują się w ten schemat. O książkach, w których danego motywu nie ma, albo które wykorzystują go w dobry sposób. Także przy okazji będziecie mieli takie trochę odwrócone polecenia książkowe. Pierwszy motyw to coś, czego już naprawdę chyba wszyscy mają serdecznie dość. Czy jest na sali chociaż jedna osoba, która jeszcze lubi czytać książki o Bad Boyu i Grzecznej Dziewczynie? Tego motywu chyba nie muszę tłumaczyć. To zazwyczaj taka sytuacja, w której dobrze ułożona dziewczyna, dobra uczennica, bardzo porządna osoba, zazwyczaj bardzo nieśmiała, poznaje chłopaka, który jest z zupełnie innego świata. Poznaje, to jest może dużo powiedziane. On bardzo często jest albo uczniem w jej klasie, albo jest nowym uczniem w jej szkole, albo wprowadza się do domu obok. Generalnie to jest takie, no, poznawanie. I oczywiście dziewczyna, zamiast sobie odpuścić znajomość z nim, no bo przecież wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że to nie jest chłopak dla niej, dziewczyna postanawia, że ona go zmieni, że będzie światełkiem w jego drodze życiowej itd., itd. Wiecie, ja w to wrzucam bardzo dużo ironii w to, co teraz mówię, no ale tak bardzo często jest, że dziewczyna bierze na siebie tą rolę matki Teresy, która ma zbawić tą mroczną duszyczkę. Oczywiście bardzo często się to udaje, chłopak wychodzi na prostą, zrzuca tą maskę bad boya, pod którą jest wrażliwy chłopak, który czekał na ocalenie i generalnie wszyscy żyją długo i szczęśliwie. To jest motyw, który przewija się i w literaturze polskiej, i w literaturze zagranicznej. Tutaj nie ma absolutnie żadnego rozgraniczenia na kraj pochodzenia autora. Chyba wszyscy wykorzystują ten motyw, bo on jest niby intrygujący i niby jest ciekawy i niby pokazuje tą przemianę bohatera, a tak naprawdę jeśli ktoś przeczyta jedną taką książkę, a potem poprawi drugą, to przy trzeciej jest już pewne, jak książka się zakończy. Jeśli chodzi o książki, w których ten motyw nie występuje albo jest dobrze zastosowany, to mam dla Was 2 polecenia. Po pierwsze Art and Soul Britney C. Sherry, w której w ogóle nie ma motywu bad boya, to raczej dziewczyna ma trochę problemów życiowych, ale nie jest to przedstawione w takiej formie, że ona jest zła, niedobra, ma taką maskę, a pod spodem jest wrażliwa istotka, która czeka na ocalenie. I chłopak też nie ma na celu jej uratowania. A druga taka historia to Moje życie obok. Tutaj w ogóle nie ma tego motywu, tutaj dziewczyna obserwuje życie, które toczy się za płotem. Ona jest zamknięta tak jakby trochę w złotej klatce, jej sąsiad jest w wielodzietnej, głośnej rodzinie, w której generalnie może dużo więcej, może dużo bardziej się realizować niż właśnie ta główna bohaterka. Drugi motyw, który uwielbiam równie mocno jak Bad Boya i Grzeczną Dziewczynę, to motyw, który nazywam Miłość Ci Wszystko Wybaczy. Czyli generalnie historia, w której albo główny bohater, albo główna bohaterka, oczywiście nigdy to nie są jednostki jakieś tam poboczne, bohaterowie poboczni, to są zawsze jedna z dwóch głównych postaci, albo dziewczyna, albo chłopak. To są ludzie, którzy mają problemy życiowe. Mają jakąś traumę z dzieciństwa, wychowywali się bez rodziców, nie wiem, mieli wypadek samochodowy, zostali zgwałceni, no cokolwiek. Generalnie jakaś trauma z przeszłości, która determinuje ich dalsze działanie. I albo jest ktoś, kto sprowadza ich z powrotem na dobrą drogę i pokazuje, że życie jest jednak piękne i że to, że kiedyś w przeszłości stało ci się coś złego, nie znaczy, że do końca życia wszyscy będą cię krzywdzić. Albo, nie wiem, zastąpmy stare wspomnienia nowymi, zróbmy coś pięknego i tak dalej. Wiecie, to wszystko brzmi dobrze. To wszystko się w książkach fantastycznie czyta. Ale znowu, jak zaczynam książkę i ona się rozpoczyna od tego, że na przykład w przeszłości na imprezie ktoś mi coś dosypał do drinka, to mam takie, aha, czyli potem poznasz chłopaka, który ci pokaże, że jednak można się zakochać, że życie jest piękne, że ludzie cię nie będą oszukiwać i skończycie jako szczęśliwa para. To jest kolejny schemat, który w literaturze młodzieżowej pojawia się niezwykle często. Z jednej strony się nie dziwię, bo to w pewnym sensie pokazuje, że życie też jest piękne i że można mieć nadzieję i tak dalej, i tak dalej. No ale tak jak przy poprzednim schemacie, jeśli ktoś już
przeczytał więcej książek tego typu, nic już go nie zaskoczy. Jeśli chodzi o polecenia, dwie książki, które mają w sobie ten schemat, ale obie traktują go zupełnie inaczej i obie są całkiem niezłe. Pierwsza z nich to Mia Sheridan i Bez winy. Tutaj główny bohater ma swoje problemy, ale one nie rzutują w jakiś znaczący sposób na relacje między bohaterami, bo zazwyczaj jeśli chodzi o ten motyw, jest tak, że bohaterowie mają sobie nawzajem pomóc. Tutaj bardziej problem głównego bohatera odbija się w jego zachowaniu, ale nie do końca wpływa na relację z dziewczyną, która się pojawia w historii. Także to jest jedna książka, a druga książka, kompletnie z innej beczki, to Przeznaczenie Violet i Luca Jessica Sorensen. Zupełnie nowa pozycja i pozycja, która idealnie się wpasowuje właśnie w schemat Bad Boya i właśnie w tą miłość ci wszystko wybaczy, bo tutaj oboje bohaterowie mają swoje problemy, mają swoje traumy życiowe. Rodzice tej dziewczyny zostali zamordowani, kiedy ona była mała, ona się wychowywała wiecznie w jakichś tam rodzinach zastępczych, została oddawana z miejsca na miejsce, nigdzie nie zaznała takiego rodzinnego ciepła. Chłopak z kolei, jego matka była narkomanką, on musiał na to patrzeć, musiał jej pomagać, ojciec ich opuścił, więc i z tego co mówię, może Wam się wydawać, że to się wpisuje fantastycznie ten schemat i dlaczego ja tą książkę pokazuję. Pokazuję ją dlatego, że w niej nie ma happy endu. To mnie tak niesamowicie zdziwiło, bo czytając tę książkę byłam momentami zdegustowana, no bo myślę sobie, to już wszystko było, co tu jest nowego. Okazało się, że pod koniec dopiero, że ci bohaterowie nie kończą tak, jak typowo się kończy w takich książkach, w których właśnie występuje ten motyw. Oni nie schodzą się na końcu, przepraszam, że tak trochę Wam spoileruję, ale oni się nie schodzą na końcu, nie ma happy endu, nie ma pozytywnego zakończenia i nie ma takiego wyprowadzania jednej osoby przez drugą na prostą. Oni próbują sobie nawzajem pomóc, ale ta ich pomoc nie odbija się w wielkich wyznaniach, nie odbija się w cudownym związku, tylko w odrobinie zaufania, co dla obojga tych bohaterów jest bardzo trudne. Także książka, mimo tego, że wpasowuje się w schemat, wpasowuje się w niego bardzo dobrze, wykorzystuje go po prostu bardzo dobrze. Trzeci motyw, który się bardzo często przewija w literaturze młodzieżowej, to poznawanie się w szkole. I to mnie oczywiście nie dziwi, no bo gdzież indziej mogliby się młodzi bohaterowie poznać, jak nie w szkole albo w pierwszej pracy. To jest w porządku, ale jak czytam piątą z rzędu książkę, w której jest nowy uczeń, który zostaje wprowadzony do klasy i na przykład trafia pod opiekę jakiejś dobrej uczennicy, albo w ogóle w szkole pojawia się nowy chłopak, albo na przykład jak w Uratuj Mnie chłopak idzie korytarzem i słyszy, że z jakiejś sali dobiega śpiew i tam jest dziewczyna, w którą się zakochuje, no to trochę ręce opadają. Książką, która bardzo dobrze wykorzystuje ten schemat, bo w zasadzie ten schemat buduje całą serię, jest seria Off Campus L. Kennedy. Tutaj mam akurat dla przykładu Błąd. Książki faktycznie nie są może szczególnie odkrywcze, jeśli chodzi o ich budowę. Bohaterowie zazwyczaj wpadają na siebie na kampusie, albo poznają się przy okazji jakiejś imprezy albo przez swoich znajomych, ale tutaj ten cały klimat jest zbudowany tym motywem. Z kolejnym motywem wracamy trochę do drugiego, czyli do tych problemów życiowych, ale chcę go wyróżnić, bo on się tak często przewija przez literaturę młodzieżową, że znowu, jak zaczynam książkę i coś się dzieje podejrzanego z głównym bohaterem, on zaczyna słabnąć, albo ma jakieś dziwne objawy, to mam takie, aha, czyli pewnie jest śmiertelnie chory, a pod koniec książki umrze. I niestety taki motyw to jest właśnie choroba głównego bohatera, który przewija się tak niesamowicie często. Zazwyczaj jest tak, że jak autor nie wie, jaki problem wprowadzić w życie głównych bohaterów, to któryś z bohaterów zaczyna chorować. Książkami, które świetnie łamią ten schemat, jest po pierwsze Mia Sheridan znów, ale tym razem bez słów, nie czuję jak rymuje. Tutaj choroba głównego bohatera, w pewnym sensie jakiś jego defekt, jest bardzo mocnym punktem w historii. Jest cała właściwie fabuła jest obudowana wokół tego, ale z drugiej strony jakby mamy świadomość tego, że na to nie umrze, także tak się nie może ta książka skończyć, teoretycznie, a z drugiej strony po prostu jest to nowy motyw. Główny bohater nie ma raka. Główny bohater nie ma jakiejś przewlekłej choroby zagrażającej życiu, tudzież w ogóle nieuleczalnej i wiadomo jak ta książka się skończy. Jego problemem jest to, że nie mówi. I to trudno powiedzieć, że to jest choroba, ale to jest jakiś taki powiedzmy defekt, który identyfikuje go jako postać, to jest z jednej strony, a z drugiej strony, tak jak mówię, obudowuje całą tą fabułę wokół tego problemu. Drugą taką pozycją, ja oczywiście nie mogę o tym nie powiedzieć, skoro już mówię o książkach, w których występuje choroba, jest Promyczek. Oczywiście tutaj bardzo dużo osób zarzucało, że od początku wiadomo o co chodzi, że od początku wiadomo jak książka się skończy. Nie neguję, faktycznie niektóre osoby tak mogły tą książkę odbierać. Dla mnie Promyczek wyróżnia się w tej kategorii dlatego, że to nie jest książka o chorobie. To jest książka, w której bohaterka mimo tego, że choruje, uwaga, spoilery, i mimo, że kończy tak jak kończy, to ona się na tym nie skupia. Jej życie nie kręci się wokół tego, żeby pokazać, jak jej jest źle, że ona potrzebuje pomocy i tak dalej. Jakby
ona żyje, a choroba jest tylko elementem jej życia. I to jest bardzo fajnie wykorzystany właśnie ten motyw. Myślę, że autorzy powinni się uczyć od właśnie Kim Holden pokazywania choroby w taki sposób, jako elementu życia, jako czegoś, co nas dotyka, co w bardzo dużym stopniu wpływa na budowę książki, ale co nie jest jedynym tematem w książce. Piątym, ostatnim motywem, bez którego dzisiejsze zestawienie nie mogłoby się obejść, jest oczywiście trójkąt miłosny. Zazwyczaj jest tak w książkach dla młodzieży, że kiedy główna bohaterka, albo główny bohater, nie będę generalizować, ale kiedy główna postać znajduje już kogoś, kto budzi w niej zainteresowanie i kogoś, z kim ma szansę ułożyć sobie jakieś życie, pojawia się druga osoba. No i oczywiście jest ten niesamowity dylemat moralny, czy pierwszy chłopak, czy drugi chłopak, czy pierwsza dziewczyna, czy druga dziewczyna. I generalnie z kim tu być, życie jest takie ciężkie. Na ten motyw, na ten schemat ja generalnie komentarza nie mam, bo oczywiście jest niezwykle nieżyciowe i niezwykle często powtarzające się nie wiadomo czemu w książkach, ale książką, która w ogóle nie ma w sobie tego motywu i w której w ogóle nie ma trójkąta miłosnego, co mnie dziwiło, i która jest nadal obyczajówką, bo częściej brak trójkątów miłosnych zdarza się w fantastyce, są w zasadzie Wyśnione miejsca. Książka, w której występuje tylko w zasadzie jedna dziewczyna i tylko jeden chłopak, oni wiadomo, że w pewnym momencie będą skazani na siebie, oczywiście w literackim sensie, ale znowu, nie chodzi w tej książce o relacje między nimi, o związek. Bardziej chodzi o poznawanie się, o taką nietypową relację, jaką oni tutaj mają, bo dziewczyna przez to, że cierpi na bezsenność, jakby w drugim, alternatywnym świecie spotyka tego chłopaka. Chłopaka, który jest trochę bad boyem, trochę do jej świata nie pasuje i który też ma swoje problemy. I oni w tym właśnie sennym świecie, że tak powiem, pozwalają sobie na znajomość i problemem jest przeniesienie tej znajomości do świata realnego. Także nie ma trójkąta miłosnego, nie ma wielkich wyznań od pierwszej strony. Książka jest naprawdę fajna. Jeśli jeszcze nie widzieliście jej recenzji, to będzie link to na dole. Tak jak zresztą do wszystkich książek, o których dzisiaj mówiłam, a które recenzowałam wcześniej na kanale. To tyle, jeśli chodzi o 5 motywów, które mnie tak strasznie irytuje w literaturze młodzieżowej. Tak jak mówiłam, jeśli macie ochotę na obejrzenie podobnych zestawień w innych gatunkach, dajcie mi o tym koniecznie znać. Jeśli sami macie jakieś takie motywy w literaturze młodzieżowej, w obyczajówkach młodzieżowych, w których już macie podziurki w nosie, koniecznie mi ich napiszcie, możecie wylać wszystkie żale w komentarzach. Z przyjemnością będę czytać i będę hejtować razem z Wami. Dziękuję Wam dzisiaj za oglądanie i widzimy się w kolejnym odcinku. Pa!